Prezydencki doradca Tomasz Tanecz, dzień dobry. Witam pana, witam państwa, dzień Panie dobry. Panie profesorze, co polski prezydent może i robi dla powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie? Robi to, co powinien, to znaczy działa tak, żeby jednak obydwie strony na Ukrainie wróciły do rozmów i szukały porozumienia, a nie, żeby nie pogłębiała się konfrontacja, bo to jest dla Ukrainy, ale także dla Polski, dla Europy, dla świata scenariusz najgorszy. Ale uważa pan, że w ogóle coś można zrobić? Czy polska unijna dyplomacja jest właściwie bezbronna i może tylko obserwować, i wzywać, apelować, a, ale nic więcej? E, oczywiście, że, że, że nie tylko można, ale to się robi i właśnie prezydent Komorowski e, to robi. E, prezydent nie ukrywał, że w tych, jeśli chodzi o dodzwonienie się do prezydenta Janukowicza, to, to się to nie udało. Poza prezydentem Bidenem nikomu się nie udało. Czyli w, no, ale w nocy próbował się dodzwonić? Tak, oczywiście. A jak to wygląda? To, to była wygląda? Bezsenca, znaczy, prezyd dla prezydenta nocy. Prezydent próbuje się dodzwonić i co? Tam nie ma odpowiedzi? Czy wprost uz uzyskuje informację, że Janukowicz nie ma ochoty z nim rozmawiać? <laughs> nie, nie. To tak, tak nie jest. Zawsze się stosuje. Zawsze druga strona stosuje jakiś... Jakąś wersję do przyjęcia takiego dyplomatyczno-ludzkiego. Czyli natomiast... mówi, że w tym momencie nie może, Ta, to no że bardzo chętnie, że, ale sytuacja jest nie zna, to znaczy, Dokładnie tego nie wiem, ale domyślam się, że, że nawet na tym poziomie prezydenckim wymówki nie podjęcia te rozmowy są takie jak na naszym poziomie. Natomiast Prezydent e, e, dzwoni, żeby przestrzec przed eskalacją, przed konsekwencjami tej eskalacji. E, dzwoni zresztą nie tylko do, e, do Kijowa, ale dzwoni też do innych e, e, prezydentów, bo tu jest niezwykle ważne stanowisko Europy, e, żeby było zdecydowane, ale jednocześnie, żeby ono nie, nie przekreślało szansy takich właśnie nacisków na Janukowicza. Ale będzie próbował jeszcze te telefony do tak, Janukowycza wykonywać? Oczywiście, że tak. Bo, bo jednak jest pytanie, czy Janukowicz jest jeszcze w tej sytuacji, partnerem do rozmów. Czy, czy nie jest przywódcą już takim, którego świat może tylko i wyłącznie potępić? Panie doktorze, stało się bardzo wiele złego na Ukrainie. poczytając wczoraj od rana, już nie mówiąc o tym, co się dzieje na Ukrainie od trzech miesięcy. Ale potrafimy sobie jako historycy wyobrazić scenariusze znacznie jeszcze gorsze i oczywiście one mogą się na Ukrainie rozegrać, więc... Oczywiście, że tak, ale teraz jest jednak pytanie, czy z władzą, która strzela do własnego narodu, można i powinno się jeszcze rozmawiać? Chodzi o to, żeby radykałów po obydwu stronach Hamować. A uważa pan, że Janukowicz jeszcze takim radykałem nie jest? No przecież on autoryzuje to, co się tam dzieje. E... Czy to nie jest tak, że to mu się służby specjalne wymykają Zgodna. z kontroli? Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma słów usprawiedliwienia. Leje się krew. W takich sytuacjach władza zawsze jest o wiele, wiele bardziej odpowiedzialna niż, niż druga strona. Chociaż nie ma też co idealizować drugiej strony. Nie, Absolutnie w najmniejszym stopniu nie chcę usprawiedliwiać tym, co powiem, zachowań tej strony prezydencko-rządowej. Ale giną tam też ci policjanci czy milicjanci i, i, i zdaje się prawdziwe z informacji, że że ginął od kul, prawda? Więc, yy, więc trzeba hamować radykałów po obydwu stronach. I, i, I dopóki jest szansa jednak, chociaż ona pewnie jest coraz niestety coraz mniejsza, yy, to z tej szansy nie, 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 nie można rezygnować. Panie profesorze, ale to, to nie jest tak, że, że tak realnie patrząc i realnie rzecz biorąc, świat jest dzisiaj trochę jak pewien francuski dyplomata, który na pytanie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, co zrobi Francja, odpowiedział naturalnie nic. Że możemy mówić ale naturalnie nic nie możemy zrobić. Nie, tak nie jest, moim zdaniem. Wtedy to był świat zimnej wojny, świat dramatycznie podzielony. Dzisiaj świat jest o wiele bardziej skomplikowany, co dodatkowo też komplikuje każdą sytuację międzynarodową. Oczywiście są scenariusze o wiele bardziej zdecydowane i one mogą być użyte, jeśli też na Ukrainie sytuacja by się dramatycznie, jeszcze bardziej dramatycznie zapętliła. Chodzi o to, żeby w tej chwili niezwykle trudnej przeciwdziałać eskalacji i, nie, i zapobiec scenariuszom jeszcze gorszym. Stąd utrzymywanie tych form kontaktu. Polska jest takim krajem, która powin, który, który może ostatnio zwątpić w możliwość porozumiewania się ze stroną ukraińską i ze stroną rządową i ze stroną opozycyjną. Tutaj każdy ma dla siebie określoną rolę do odegrania. Tamten zimnowojenny świat wtedy położył na stole sankcje wobec Polski. Tak się skończy wobec Ukrainy? Y Panie dyrektorze, ale tych sankcji, pobyt goszczy, przepraszam, odwołuję się już do fakowej wiedzy z, z okresu lat 80-81, pobyt goszczy tych sankcji świat nie wdrożył. Wdrożył je. Po wprowadzeniu stanu wojennego, tak jest, ale pytanie, jak... czy to, co dzieje się na Majdanie, to już nie jest 13 grudnia? Polski. Jak stało się naj... i kiedy stało się już to najgorsze wtedy z tego punktu widzenia. Więc to jeszcze na szczęście nie jest ta sytuacja ukraińska. I dopóki jeszcze jest nadzieja, że, że to najgorsze na Ukrainie się nie dzieje, Dzieje, to trzeba dołożyć wysiłku, żeby się nie stało. A uważa pan, że jest jeszcze jakiś scenariusz pozytywny dla Ukrainy, czy już tylko mniej lub bardziej czarny i pesymistyczny? No, na pewno tutaj trudno, jakiś wielki optymizm. Byliśmy, myślę, wszyscy optymistami przedwczoraj. Bardzo prawdopodobne jest zresztą, bo my tak naprawdę widzimy to, co się dzieje w świetle kamer, co się dzieje na zapleczu, to dla nas jest jakby niewidoczne. Bardzo prawdopodobne jest, że to, co się stało wczoraj, czyli zaoszczenie sytuacji jest odreagowaniem przez ukrytych architektów tych wydarzeń na ten scenariusz rysującego się porozumienia. Czy zauważa e... pan, że to jest rosyjska prowokacja, mówiąc prosto? Nie mam takich informacji, żeby formować takie oskarżenia, natomiast. Takie podejrzenia się. Natomiast robią. poza, poza, poza tym brutalnym Berkutem, poza tymi bohaterami z Majdanu, to niewątpliwie tam są jeszcze ukryci reżyserzy tych wydarzeń i to e, trzeba byłoby być politycznym niemowlęciem, żeby zakładać, że tak nie jest. Do prezydenta apelują, apelują politycy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa narodowego, to się stanie dzisiaj. Odbyły się i to zupełnie niedawno dwie, już dwa posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam bardzo w atmosferze absolutnego porozumienia, mówię o tych, którzy przeszli, bo, bo, bo prezes Kaczyński nie przeszedł. Tam osiągnięto pe pełne porozumienie, na temat scenariusza działań w sprawie ukraińskiej. Tam każdy ma swoją rolę, ma swoją rolę prezydent. Zasadniczym za działaniem prezydenta jest właśnie działanie na linii z, z jego ukraińskim, i europejskimi odpowiednikami. Swoją rolę ma rząd, swoją rolę mają grupowania polityczne, które się kontaktują z Ukrainą ze swoimi odpowiednikami. Jeśli no, będzie taka potrzeba, rada zostanie zwołana. A Ale... jest potrzeba? No chyba jest. Na razie chodzi o to, żeby każdy, kto zaciągnął na siebie zobowiązania, te zobowiązania realizował. Prezydent je bardzo intensywnie wykonuje. Panie profesorze, czy na prezydencie robią wrażenie te ponawiane wnioski o awans i order orła białego dla Rzarda Kuknińskiego? Prezydent nie ukrywa swojej, swojego uznania dla pułkownika Kuklińskiego. Pytanie, czy to uznanie przełoży się na awanse, By, gesty, uhonorowanie. Był, był na premierze filmu, chociaż nie przyszło mu to łatwiej, bo, bo, bo ma przecież kontuzję. Wyrażał się o pułkowniku jako o bohaterze narodowym. To jest prezydent Rzeczypospolitej, który w swoich ocenach pułkownika Kuklińskiego idzie najdalej. Należy się Kuklińskiemu order biały? Historyk pyta historyka i, i odpowiedź jest historyka. To znaczy my tak naprawdę o pułkowniku Klińskim wiemy bardzo mało. Wiemy to, co nam chce powiedzieć yy, no, Ale oceniamy, rozumiem, wywiad... oba jednoznacznie pozytywnie. Yy, yy, Czy pan nie? Jestem bliski, chociaż może nie aż tak entuzjastyczny jak prezydent Komorski w ocenach pułkownika Kuklińskiego, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o uhonorowanie kogoś Orłem Białym i yy, Awansem Generalskim, to źródłowo trzeba byłoby wiedzieć więcej, żeby. Yy, ta... Tak mi się wydaje, ale muszę powiedzieć, decyzja nie jest łatwa. Jak na razie zobaczymy, może to się zmieni. To prezydent Komorowski tutaj podziela stanowisko swojego poprzednika, Lecha Kaczyńskiego, który, jak wiadomo, takich decyzji nie podjął. Tomasz Nałęcz, dziękuję bardzo. Dziękuję.